Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, władze i zwierzchności, część druga. Jak zauważyliśmy, słowo przetłumaczone jako potęgi niebieskie może się odnosić do światowych przywódców nadnaturalnych mocy, które usiłują sprawować władzę nad życiem ludzi. Inne greckie słowo używane w połączeniu z wyrażeniem potęgi niebieskie to stoicheia, dosłownie oznaczające żywioły, elementy lub zasady. Kontekst, w którym użyte jest słowo greckie stoicheia, ukazuje inny aspekt upadłego świata, z którego zostaliśmy wykupieni przez zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Zważywszy kontekst tego, o czym mówimy, od czego jeszcze zostaliśmy wyzwoleni przez Jezusa, poza rzeczywistymi złymi mocami. List do Kolosan, 2 rozdział, 8 wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 14 werset. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swymi wymaganiami, usunął go, przybiwszy do krzyża. I 20 werset. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego oddaliście się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? List do Galacjan. Czwarty rozdział. Od 1 do 11. A mówię, dopóki dziedzic jest niemowlęciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteśmy cię synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zwracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata, boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Nowy Testament, a zwłaszcza apostoł Paweł w swojej koncepcji potęgi, wydaje się łączyć duchowe istoty z siłami czy mocami, które panują nad życiem człowieka pozostającego poza Chrystusem. Mogą to być moce polityczne, społeczne, związane z tradycją czy nawet religijne. Greckie słowo stoicheia, użyte w liście do Galacjan 4:3-9, odnosi się do systemu pogańskiego, z którego chrześcijanie w Galacji zostali wyzwoleni. Jest użyte także w odniesieniu do pewnych aspektów starożytnego żydowskiego systemu prawnego. W liście do Kolosan 2:8-20 odnosi się ono metaforycznie do filozoficznych zasad świata. W Izajaszu 24:21 wyrażenie królów ziemi na ziemi sugeruje, że wojsko
Górne w górze odnosi się do szatana i jego złych aniołów. Paweł nazywa szatana władcą, który rządzi w powietrzu, a niewidzialnych przywódców sił zła władcami tego świata ciemności, którzy pozostają w okręgach niebieskich. W liście do Koryntian, 15 rozdział, Paweł nawiązuje do ich porażki za sprawą Chrystusa. Izajasz przepowiada czas, gdy źli aniołowie i źli ludzie poniosą karę. Krótko mówiąc, Biblia uczy, że dziejami świata i ludzkości rządzi szereg mocy, zarówno osobowych, jak i bezosobowych. Bez Chrystusa człowiek jest zdany na łaskę tych mocy w każdej formie, w jakiej się przejawiają. Presja teraźniejszości, nie wspominając nawet o lęku przed przyszłością, jak również wymagania życia społeczeństwa, tradycji, ideologii, wszystko to może wywierać wpływy, które odłączają człowieka od Boga. Ale przez Jezusa zostaliśmy wyzwoleni nie tylko z naszych grzechów, lecz także z niewoli tych mocy. Musimy zrozumieć naturę tego zwycięstwa i przyjąć je na własność. Poza nadprzyrodzonymi realiami naszego świata, jakie inne siły i wpływy działają przeciwko Twojej wierze i zmuszają Cię do walki? Musisz je zidentyfikować, a następnie, trzymając się obietnic danych Ci w Chrystusie, odnieść nad nimi zwycięstwo. Dziękuję bardzo.